się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż masz niebo nad ziemiami, Bóg porzucił szczęście swoje, wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami. Siostry, bracia, zeszliśmy z Golgoty, spod krzyża, gdzie przeżywaliśmy godzinę miłosierdzia. I tam przekazywaliśmy sercu Bożemu to, co nas bolało w ciągu tego minionego roku. Przedstawiliśmy nasze słabości, nasze grzechy, nasze niewierności. Świadomi, że miłosierdzie Boże jest nieskończone. Ufamy, że Pan nam przebaczy i poprowadzi nas drogami swojego miłosierdzia. Ten nowy rok. Dlatego teraz stajemy na progu Eucharystii. Uwielbiać będziemy Boga za wszelkie dobro, wszelkie łaski, które otrzymaliśmy w ciągu tych minionych 12 miesięcy. I również ufamy, że Pan przyjmie nasze dziękczynienie, że będzie nam również i błogosławił w nadchodzącym czasie. A zatem na ołtarzu składajmy to wielkie dziękczynienie za wszelkie łaski, które stały się naszym udziałem, w naszym życiu osobistym, w naszym życiu społecznym. Dziękujmy za wszelkie dobro, którego staliśmy się uczestnikami przez również pracę, przez ofiarę tych wszystkich, którzy nam służą. Polecamy również miłosierdziu Bożemu wszystkich zmarłych, którzy odeszli w ciągu tego roku do Pana, aby otrzymali dar nieba. Wśród nich prosimy o miłosierdzie Boże i dar nieba na świętej pamięci księdza Franciszka Cadra, spowiednika w tutejszym sanktuarium. A wśród szczególnych, szczegółowych intencji są następujące. Msza święta dziękczynna z okazji 34. rocznicy urodzin Łukasza z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wypełnienie woli Bożej. O Boże błogosławieństwo, dar Ducha Świętego i uwolnienie z nałogu alkoholowego dla Moniki. O zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary. I msza święta dziękczynna za ocalenie z wypadku. I miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych Andrzeja, Antoninę i Tadeusza. Siostry, bracie, jeszcze raz, patrując Ci w oblicze Jezusa Miłosiernego, prośmy, aby jeszcze raz okazał nam swoją
miłość miłosierną, by nam przebaczył nasze słabości, byśmy mogli z czystym sercem przyjąć Słowo Boże i złożyć tę Eucharystię na uwielbienie Boga za wszelkie łaski, które otrzymaliśmy w tym minionym, kończącym się roku. Prośmy zatem, zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, bowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojej woli wszelkie dążenie człowieka do Ciebie ma swój początek i swoje dopełnienie w tajemnicy narodzenia Twojego Syna. Sprawa, byśmy należeli do Chrystusa, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, jest już ostatnia godzina i tak, jak słyszeliście, antychryst nadchodzi. Bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. Stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas. Bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami. A to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Oto Słowo Boże. Thank you.
niechaj się radują. Niebo i ziemia, niechaj się radują. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie. Niebo i ziemia, niechaj się radują. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Niebo i ziemia, niechaj się radują. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Niebo i ziemia, niechaj się radują. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem.
Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Misericordias Domini in eternum cantabo. Tak modlił się Jan Paweł II, gdy pierwszy raz jako papież przybył na to łagiewnickie wzgórze. A 5 lat później, jako utrudzony pielgrzym, wyznawał: w duchu wiary przybyłem do łagiewnik, aby konsekrować tę nową świątynię. Jestem bowiem przekonany, że jest to szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski i udzielać swego miłosierdzia. Modlę się, aby ten Kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga, miejscem nawrócenia i pokuty, miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej, źródła miłosierdzia, miejscem modlitwy, wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. I dzisiaj, gdy dobiega końca 2014 rok, w którym Kościół ogłosił, że Jan Paweł II jest świętym, jest naszym orędownikiem, siostry, bracia, zaprośmy go na to dziękczynne Te Deum Laudamus za wszelkie dar otrzymane od miłosiernego Boga na tym świętym miejscu. I wystarczy popatrzeć, by obok Jezusa Miłosiernego dostrzec postać świętego Jana Pawła II. On jest tu razem z nami. Ojcze Święty, w ciągu tego roku spełniało się Twoje pragnienie, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj jest głoszone, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich nadzieją. I dziękujemy Bogu za to, że orędzie głoszone przez kapłanów, przekazywane przez siostry, docierało do prawie 1,5 miliona tu przybyłych pielgrzymów, a dla wielu milionów w Polsce, na świecie, poprzez transmisję telewizyjną w czasie niedzielnej piątkowej mszy świętej, również dzięki przekazowi radiowemu i telewizyjnemu poprzez internet, orędzie Boże tu głoszone sięgało niemal krańców świata. Tak jak dzieje się również i teraz, którzy łączą się z nami, ci, którzy przez internet uczestniczą w tej Eucharystii. Światło ognia miłosierdzia ogarnęło umysły i serca ludzi w czasie Międzynarodowego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia, którzy przybyli z 16 krajów świata. I wielu z nich dzieliło się świadectwem działania Bożego Miłosierdzia w ich życiu. Na Boże Słowo były otwarte przybywające tutaj rozradowane dzieci pierwszokomunijne, młodzież szukająca umocnienia na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej,
Tu chorzy, cierpiący, niepełnosprawni uczyli się dźwigać krzyż codzienności wraz z cierpieniem Chrystusa. Tutaj kapłani z Polski, z całego świata umacniali się w niesieniu orędzia w swoim codziennym duszpasterstwie. Tutaj nabierali hartu ducha, zawsze gotowi nieść pomoc strażacy. Kolejarze szukali rozwiązywania trudnych problemów w swojej służbie. Pracodawcy i przedsiębiorcy uczyli się służyć społeczeństwu swoimi talentami. Krwiodawcy dzielili się najcenniejszym lekarstwem, swoją krwią. Pracownicy charytatywni, wolontariusze uczyli się tutaj nowej wyobraźni miłosierdzia. To tutaj, na początku maja, Kościół Bielsko-Żywiecki ze swoimi pasterzami w swojej kilkutysięcznej pieszej pielgrzymce rozpoczęli wędrówkę w stronę Pana Jezusa Miłosiernego, aby otworzyć się na zbawienne orędzie miłosierdzia w czasie przyszłorocznej pielgrzymacji obrazu miłosiernego i relikwii apostołów miłosierdzia. Także pielgrzymi z archidiecezji poznańskiej wraz z swoimi biskupami, kapłanami zawierzali swój Kościół Miłosierdziu Bożemu. A majowe soboty rozbrzmiewały jak co roku modlitwą niezawodnych sąsiadów ze Słowacji w ponad 30-tysięcznej wspólnocie pielgrzymiej. Nie brakło też i Węgrów i pielgrzymów z prawie 90 krajów świata, którzy szukali tutaj spotkania z Bogiem Miłosiernym. A w sierpniowy dzień, w rocznicę konsekracji tej świątyni, na pierwsze spotkanie pielgrzymkowe umówili się przedstawiciele dobroczyńców, fundatorów i apostołów miłosierdzia. Otworzyli się na nowe perspektywy stawania się głosicielami orędzia miłosierdzia przez słowo, modlitwę i czyn. Ojcze Święty, modliłeś się tutaj, aby ten Kościół był miejscem nawrócenia i pokuty. Wysłuchaj, Panie, błagania Twojego sługi, Twojego ludu. Ilekroć modlić się będzie na tym miejscu, Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale i przebacz. Te słowa słyszeliśmy tutaj, w ów kwietniowy dzień tego roku, na placu świętego Piotra i w całym Kościele przeżywaliśmy święto miłosierdzia. Otworzyły się upusty Boże dla prawie 200 tysięcy pielgrzymów, którzy w tym sanktuarium nie tylko cieszyło się z wyniesienia do chwały ołtarzy dwóch papieży, Jana XXIII i Jana Pawła II. Radość ogromna wypełniła serca tych, którzy mogli doznać szczególnego odpustu, gdyż spełniały się słowa: Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zaiste otworzyły się zdroje miłosierdzia, które ogarnęły tych, którzy wpatrując się w oblicze Boże, szukały przebaczenia i mocy w nawróceniu i wytrwałości w pokucie. To był szczyt upustów Bożych. Ale ogień miłosierdzia oczyszcza serca nawracających się w sakramencie pojednania przez cały rok. O tym świadczą nieraz długie szeregi oczekujących na spowiedź przedświąteczną, czy też to nieustanne szukanie w ciszy konfesjonału Chrystusa obecnego w kapłanie, w spowiedniku, który przez cały rok, dzień po dniu, niesie radość słów,
ja odpuszczam Tobie grzechy. Jakaż wdzięczność należy się wszystkim, którzy tutaj, jak to stwierdziła święta Faustyna, wyznała po widzeniu spowiadającego ją Pana Jezusa, że Jezus tak samo spowiada jak nasi spowiednicy. Ojcze Święty, przed 12 laty sprawowałeś najświętszą ofiarę w tym łagiewnickim wieczerniku i wskazałeś na źródło miłosierdzia, na Eucharystię. Dlatego dzisiaj śpiewamy razem Te Deum Laudamus za to, że do tego boskiego źródła w ciągu kończącego się roku przychodziły setki tysięcy głodnych Bożego Ciała i spragnionych Pańskiej krwi. Kilkanaście tysięcy kapłanów stawało przy ołtarzu ofiary i przy stole uczty eucharystycznej, by rozdzielać chleb żywy, dający życie wieczne w pielgrzymce do domu Ojca. A iluż naszych sióstr i braci, którzy nie mogli uczestniczyć w uczcie niebieskiej, Pańskiej tutaj, łączyli się z nami, łączy się z Chrystusem Panem w duchowej komunii. Ojcze Święty, po otwarciu boskiego źródła zostawiłeś nam, jak w testamencie, miejsce szczególne w tym sanktuarium, kaplicę wieczystej adoracji, aby przy ogniu miłosierdzia zapalonego przez Ciebie, Ojcze, w kaplicy na Watykanie nieustannie trwało uwielbienie boskiej obecności w Najświętszym Sakramencie. Bo wierzymy, że tutaj Pan Jezus modli się razem z adorującymi siostrami i braćmi. Nieustannie prosi Ojca Przedwiecznego, aby okazywał miłosierdzie nam i całemu światu. Tak jak od dziesiątków lat rozbrzmiewa modlitwa przed obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie świętej siostry Faustyny w kaplicy klasztornej, gdzie siostry i pielgrzymi wołają miłosierną miłość dla całego świata. Spełnia się prośba wyrażona przez Ojca Świętego, aby w nocy i w dzień Twoje oczy, Panie i Boże mój, patrzyły na tę świątynię. Tym bardziej, że modlimy się tutaj przy sercu Matki Miłosierdzia, szukając nadziei i ciepła miłości. Ogień miłosierdzia i w ciągu tego roku rozpalił serca modlących się tutaj i niosących miłość miłosierną człowiekowi w potrzebie. A wśród nich byli ci, którzy posługują zagubionym i poszukującym i w domu miłosierdzia, i w naszej poradni miłosierdzia. Są wśród nich wytrwali członkowie Faustinum, dający świadectwo życia w swoich środowiskach. Iluż odchodzących z tego świata zostało zbawionych przez modlitwę i post członków apostolatu ratunku konającym. Ile osób modlących się we wspólnocie Sychar budził nadzieję w trudnych małżeństwach. Jak bardzo była potrzebna i jest potrzebna modlitwa wzajemnego wsparcia rodziców utraconych dzieci. A gdy w sierpniowej pielgrzymce w tej bazylice zapachniało balsamem miłosierdzia, modlitwa połączona z ufną wiarą i wytrwałą pracą nad sobą uzdrawiała ducha i ciała proszących o ten dar. A w ostatnich dniach,
Jakże wiele iskier miłości zapaliło się w sercach rodziców i dzieci, zapatrzonych w świętą rodzinę. Oto owoce modlitwy, pracy, posługi tych, którzy są oddani Chrystusowi Miłosiernemu. Dlatego Ojcze Święty, czy z perspektywy nieba widać efekty powierzonych i wypełnianych zadań na tym świętym miejscu? Dlatego prosimy o wsparcie naszej słabej modlitwy dziękczynnej, swoją modlitwą uwielbienia, również za tych, którym to sanktuarium zostało szczególnie powierzone. Bo dziękujemy dzisiaj za gorliwą i wytrwałą posługę wszystkich kapłanów z nowym kustoszem i rektorem tego miejsca, za ofiarną i serdeczną i pełną miłosierdzia służbę wszystkich sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Dziękujemy za ofiarodawców, darczyńców, bez których nie byłoby tego miejsca i tylu dzieł, które tutaj powstają. Dziękujemy za solidnych pracowników w tym sanktuarium, za ich ofiarną służbę Bogu i ludziom, za troskę o piękno tego miejsca, zwłaszcza o piękno i głębię liturgii, za dbanie o porządek i spokój w miejscu modlitwy, za każdy gest dobroci, życzliwości wszystkich, którzy tutaj czują się u siebie, i za tych wszystkich tworzących wspaniałą rodzinę, złączonych więzami miłości miłosiernej Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym, którzy i teraz są razem z nami. I dlatego idziemy do źródła miłosierdzia, do Eucharystii, aby wraz z świętym Janem Pawłem i świętą Faustyną wyśpiewać dziękczynne, pełne uwielbienia: Ciebie, Boga, wysławiamy. Amen. Panie, dzięki Twojej nieskończonej miłości jesteśmy Twoimi dziećmi, dlatego pełni ufności wołamy do Ciebie, aby Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, niestrudzenie głosił światu orędzie zbawienia. Ciebie prosimy, aby papież Franciszek i wszyscy pasterze Kościoła zawsze byli znakiem obecności Chrystusa w świecie. Ciebie prosimy, aby sprawujący władzę sprawiedliwie wypełniali swoje obowiązki. Ciebie prosimy, aby powołani do kapłaństwa wierni i szczerze współpracowali z łaską Bożą, dążąc do uświęcenia swego życia. Ciebie prosimy. Dziękując z okazji 34. rocznicy urodzin Łukasza, prosimy o Boże błogosławieństwo, zdrowie, wypełnienie woli Bożej, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i uwolnienie z nałogu alkoholowego dla Moniki, o zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary. Dziękujemy za ocalenie z wypadku. Ciebie prosimy, aby nasi zmarli, polecani w dniu Eucharystii,
Andrzej, Antonina, Tadeusz mogli się cieszyć chwałą zbawionych w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy, abyśmy umocnieni Twą obecnością w czasie mszy świętej umieli skutecznie przeciwstawiać się złu. Ciebie prosimy. Jezu nasz Mistrzu, Ty wiesz, jak bardzo wiele nam brakuje, by w pełni odpowiedzieć na Twoje wezwanie. Spraw, byśmy ufając Tobie wzrastali w pragnieniu zjednoczenia z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził, w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie, Pan wszego stworzył. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, byśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocni naszą jedność w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem, obecnym wśród nas biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym papieżem Sylwestrem, świętym Janem Pawłem, świętą siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. 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 Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi.
Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterzy, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. Wszystkimi znaki danych.
Andrześ jest pod osobą chleba i wina. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, cheruby, serafiny. Czystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy. Pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, pełen chwały. Tobie hołdy nieść pospiesza, męczenników orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile znowa. Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna słowo wieku listy. Tyś Rodzica, Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem. Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki Tobie. I rajskie ukrajcie wrota, otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, chwale Ojca, Syn jedyny. Prosim słudzy łask niegodni, wspomóż obmyj grzech co plami. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje. Rządzie broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy. My w dzień każdy władco świata, imię Twoje wysławiamy. Powiek wieków nieustanny.
w swą litość w życiu całym, tym, co żebrzą Twej opieki. W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. W Tobie, Panie, zaufałem, modlemy się. Boże nasz Ojcze, w Twojej dobroci udzielaj nam teraz i w przyszłości wszelkich pomocy, których potrzebujemy, abyśmy, czerpiąc siły z darów przemijających, z większą ufnością dążyli do wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ciebie, Boga, wysławiamy za wszelkie dary, które otrzymaliśmy w ciągu tego kończącego się roku. A teraz zawierzamy siebie i cały świat Tobie, Ojcze, przedwieczny, nadchodzący czas nowego roku. Dlatego z ufnością wołamy wszyscy. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciędź wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Niech Boże błogosławieństwo prowadzi nas teraz jeszcze przez te ostatnie godziny tego starego roku. Niech prowadzi nas do przekroczenia tej granicy, która jest może umowną, ale przede wszystkim jest dla nas bardzo znaczącą, abyśmy w blasku ognia miłosierdzia rozpoczęli kolejny etap naszej wędrówki w stronę domu Ojca. Dziękuję za wspólne przeżycie tej i godziny miłosierdzia, godziny Eucharystii. Przyjmijcie, siostry, bracia, błogosławieństwo i niech ono będzie zadatkiem tych darów, które oczekujemy od nowonarodzonej miłości miłosiernej. Pan z wami. I z duchem Twoim. Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie napełni światłem ten najświętszy dzień.
Niech oddali od was ciemności i grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski. Amen. Bóg, który posłał aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, nie napełni wasze dusze radością i uczyni was głosicielami Ewangelii. Amen. Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, niech wam udzieli darów pokoju swojej miłości, abyście się stali uczestnikami społeczności świętych w niebie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. I przed odesłaniem sercu Matki Miłosierdzia, Boże Rodzicielki, służmy nasze serca. Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddaj. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym być, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, wszystkie wioski z miastami.